Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Gudzowski i Arkadiusz Bojko. Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, tydzień temu rozmawialiśmy o wizji Piotra, i w tej wizji Pan Bóg dał mu taki bardzo wyraźny sygnał, według którego apostoł Piotr doszedł do takiego wniosku: Mówi: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. I w tym kontekście jest taka szczególna grupa osób w Nowym Testamencie, która jest przedstawiana właśnie jako tacy, których Żydzi traktują jako wyjątkowo nieczystych, co do których Żydzi no, bardzo ich nie lubią, bardzo im nie pasują. Jest to grupa, którą my nazywamy Samarytanami. Spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co było nie tak z tymi Samarytanami i czy było to uzasadnione, czy nie było to uzasadnione. O tym też dzisiaj porozmawiamy. Ale żeby to lepiej zrozumieć, musimy zacząć od przypowieści właśnie o miłosiernym Samarytaninie, bo to jest wypowiedź samego pana Jezusa, która przedstawia również, jakie były relacje między Samarytanami a Żydami. I może zanim zaczniemy czytać sam tekst tej chyba najbardziej znanej przypowieści Nowego Testamentu, warto zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus nie opowiedział tej przypowieści w próżni sytuacyjnej, tak, ni stąd, ni zowąd, ale była konkretna potrzeba do tego, żeby skierować w stronę jego słuchaczy, jego rozmówców właśnie tego rodzaju opowiadanie. Otóż Ewangelia Łukasza mówi nam o tym w dziesiątym rozdziale, że w pewnym momencie przyszedł do Pana Jezusa pewien człowiek, który był Moglibyśmy powiedzieć teologiem, był to nauczony w piśmie, i zadał panu Jezusowi pytanie, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? I pan Jezus w odpowiedzi powiedział mu, cytując znane jemu na pewno fragmenty Starego Testamentu, zachowuj Boże Przykazania. Będziesz miłował pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak samego. Siebie. I w reakcji na tę odpowiedź pana Jezusa na zadane wcześniej pytanie, ten człowiek również zadaje kolejne pytanie i mówi: A kto jest moim bliźnim? I pan Jezus, w odpowiedzi na dokładnie właśnie to pytanie: Kto jest moim bliźnim?, opowiada tę historię, którą my znamy jako przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która zapisana jest w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10 od wiersza 30. No to przeczytam. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół martwego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przeszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżujący tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, to ja w drodze powrotnej oddam ci. Chyba takie podstawowe pytanie, które nam w dzisiejszej naszej rzeczywistości ciśnie się na, na myśl, to dlaczego tych dwóch ludzi podróżujących drogą, którzy przyjeżdżali obok miejsca wypadku, tak byśmy to mogli ująć, nie udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, prawda? Kapłan przechodzi obok, lewita przechodzi obok, zostawiają człowieka, który ewidentnie potrzebuje pomocy i oni mu tej pomocy nie udzielają. Czy jest jakiś Powód, na który moglibyśmy wskazać. Ja tak w ogóle myślę tutaj o takich dwóch powodach, dlaczego Pan Jezus mógł się powołać akurat na takie dwie osoby. Pierwszy powód jest taki, że właśnie Lewici i kapłani to była wyjątkowa grupa osób, która zajmowała się świątynią, która miała być w takim wyjątkowym poszanowaniu u całego narodu izraelskiego, i być może powodem było to, żeby po prostu pokazać Pewien kontrast między Tak Świętymi ludźmi a Samarytaninem. Druga rzecz, o która chodzi mi po głowie, jest taka, że w zasadzie zgodnie z ich ówczesnymi wierzeniami, oni mieli dobre uzasadnienie, żeby nie pomóc. A mianowicie chodzi o to, że zgodnie z przepisami Tory, które nawet czytaliśmy tydzień temu. W momencie, kiedy ktoś zetknie się z krwią, staje się nieczysty. Osoba nieczysta nie może pełnić służby w świątyni. Oni szli do Jerozolimy, więc zapewne szli właśnie po to, aby pełnić służbę w świątyni. Gdyby się zetknęli z krwią, to musieliby dokonać obmycia, musieliby być nieczyści do wieczora, a to by oznaczało, że nie mogliby w tym czasie pełnić służby w świątyni. Więc czy było jakieś uzasadnienie do tego? No było, tylko kwestia jest taka, co jest ważniejsze: ludzkie życie. Czy ważniejsze jest to, żeby można było w tym czasie pójść do świątyni i robić to, do czego byli powołani? Czyli można by powiedzieć, że postawili swoje obowiązki religijne, wynikające z ich służby, lewickiej czy kapłańskiej, ponad doraźną potrzebę udzielenia pomocy temu człowiekowi. I pamiętajmy, że Pan Jezus opowiada tę historię w kontekście tego pytania, zadanego mu przez tego teologa, który pyta się, no dobrze, ale kto jest moim bliźnim? I Pan Jezus w praktyczny sposób pokazuje, jak ta dynamika postrzegania ludzi jako bliźnich, a może nie bliźnich, była zrealizowana w przypadku tej historii. Dwóch ludzi, którzy postawili swój religijny obowiązek, swoją pracę w religijnym kontekście ponad doraźną potrzebę tego człowieka. I tutaj chyba warto dodać, żeby nie mieć takiego obrazu tych przepisów prawa, że one właśnie stawiają tego typu służbę ponad. Boga czy ponad innych ludzi? Absolutnie nie, bo zgodnie z przepisami Tory ratowanie życia ludzkiego jest wartością nadrzędną. Więc nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej możliwości, żeby ten kapłan i lewita mogli powiedzieć: No w porządku, ale ja musiałem iść do świątyni i tam pełnić służbę. Nie, nie ma wyjaśnienia, nie ma wytłumaczenia, bo pełnienie służby w świątyni w tym przypadku nie było ważniejsze niż. Uratowanie tego człowieka, bo to też nie było tak, nie czarujmy się, że gdyby oni nie dotarli tego dnia do Jerozolimy, to że nie miałby kto ich zastąpić. Tam zawsze byłby inny kapłan, który zrobiłby to, co trzeba było zrobić. Ale mimo wszystko, akurat ci dwaj, i kapłan, i Lewita w tej przypowieści, być może właśnie dlatego kontekstu, o którym wspominałem wcześniej, to są ci, którzy postanawiają nie pomóc i dla których ich własne wierzenia tak naprawdę były ważniejsze niż ludzkie życie. W tej rozmowie widzimy też taki ciekawy przykład metodyki Pana Jezusa w jego kontaktach z ludźmi, kiedy zadawane były pytania adresowane w jego stronę. Pan Jezus czasami uznawał, że najlepszą odpowiedzią na zadane pytanie będzie również odpowiedź w formie pytania. W związku z tym, kiedy najpierw Odpowiada na pytanie, kto jest moim bliźnim, poprzez opowiedzenie tej historii. Na końcu, kiedy ta historia została już przez niego opowiedziana, Pan Jezus zwraca się do autora tego wyjściowego pytania: który z tych trzech, zdaniem Twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Bo no, pytanie brzmiało: kto jest moim bliźnim? Pan Jezus opowiada tę historię. I mówi, no, Twoim zdaniem, na podstawie tego przykładu, zilustrowanego przez tę historię, kto jest bliźniem i jak byś odpowiedział na swoje własne pytanie? I myślę, że sposób, w jaki ten teolog z czasów Pana Jezusa odpowiedział na to pytanie, jest również ciekawy. Czy pamiętasz ty tu się, jak brzmiała odpowiedź? No właśnie, on nie mówi, że Samarytanin, nie przechodzi mu to przez gardło, tylko co mówi. No, ten, który się nad nim ulitował, ten, który mu pomógł, to ten jest jego bliźnim. No i od odpowiedź w sumie jest słuszna, bo to Pan Jezus miał na myśli. Natomiast prawdą było również to, że temu człowiekowi, który dodajmy ważny element taki geograficzny, ten poturbowany człowiek znajduje się nie na terenie Samarii, tylko znajduje się na terenie Judei, znajduje się na drodze pomiędzy Jerychem i Jerozolimą, i ta droga znajduje się na terenie Judei. Natomiast samarytanin znajduje się nie na swoim terenie, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że ten poturbowany człowiek nie jest samarytaninem, a jednak on, obcokrajowiec, na którego Żydzi w tamtych czasach nie patrzyli przychylnym okiem, decyduje się na to, żeby udzielić pomocy temu człowiekowi. On Nawet nie zadaje pytania, jaki jesteś narodowości, tak. Tak? Po prostu widzi człowieka w potrzebie i dochodzi do wniosku, że trzeba pomóc. Tak więc, kiedy czytamy szereg fragmentów Nowego Testamentu, trudno jest w sumie nie zauważyć, że był jakiś problem pomiędzy Samarytanami a Żydami. Ten problem może nie jest tak wyraźnie widziany w tej przypowieści. My zauważamy go, bo, bo znamy jak gdyby szerszy kontekst, znamy inne wypowiedzi Nowego Testamentu, które wyraźnie wskazują na istnienie takiego problemu. Natomiast, tak, zdecydowanie w tekstach Nowego Testamentu mamy świadectwa tego, że Izraelici, Żydzi i Samarytanie delikatnie mówiąc, nie przepadali za sobą i nie darzyli się zbyt wielką sympatią. I może dajmy jakieś dwa przykłady z Nowego Testamentu, które wskazują na to. Świetnym przykładem jest historia, w której pan Jezus idzie z uczniami, no i akurat tak się składa, że muszą przejść przez miasto samarytańskie, a oni ich nie przyjmują. Jaka była reakcja uczniów? Uczniowie zwracają się do pana Jezusa, mówią, panie, czy ogień z nieba mamy na nich spuścić? Ale pan Jezus wtedy odpowiada im, nie wiecie jakiego ducha jesteście. Więc sądzę, że ich podejście w ogóle do samarytan bardzo wyraźnie pokazuje, że oni tak nawet trochę polowali na nich. Oni może mieli nawet taką trochę nadzieję, że da się spuścić ogień z nieba na tych samarytan i przynajmniej ich już byśmy mieli z głowy. Jak już ich byśmy się pozbyli, to wtedy już tylko Rzymian trzeba się pozbyć i można przywrócić Królestwo Izraela i wtedy wszystko będzie pięknie. Co ciekawe, że uczniowie zadają to pytanie w takim bardzo religijnym, moglibyśmy powiedzieć, modlitewnym nawet kontekście, bo mówią, Panie Boże, jak chcesz, to my się tutaj pomodlimy i tak jak Eliasz spuścił w konkretnej sytuacji ogień, tak może i my albo spuścimy. Tak jak, albo tak jak Sodoma i Gomora Na przykład. została zniszczona, tak? No to my, tak jak kiedyś to już się działo, to my dzisiaj, prawda, oczyścimy tą ziemię ogniem, jeżeli tylko nam pozwolisz. Odpowiedź Pana Jezusa jest bardzo Jednoznaczna, nie wiecie jakiego ducha jesteście, co też pokazuje oczywiście, jakie było podejście samego pana Jezusa do Samarytan, a tak naprawdę do wszystkich ludzi, bo panu Jezusowi zależało na tym, żeby wszystkich zbawić. Czyli ewidentnie, kiedy patrzymy na tę historię, widzimy, że apostołowie pana Jezusa przedstawieni są jako. Bohaterowie negatywni. Natomiast Jezus Chrystus staje w tym wypadku po stronie samarytan, którzy w ocenie uczniów pana Jezusa znieważyli go, no bo nie przyjęli go na nocleg i, i uczniowie, jak gdyby, stają w obronie honoru pana Jezusa, jak możecie jego nie przyjąć? A pan Jezus mówi: Nie, 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 nie. To nie są metody, do których będziemy się odwoływać. Jest też inna historia, bardzo dobrze chyba znana z Ewangelii. To jest historia zapisana w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale. Spotkanie Pana Jezusa z samarytańską kobietą w południe przy studni Jakuba. I Pan Jezus rozpoczyna rozmowę i w reakcji na ten pierwszy krok, który Pan Jezus wykonuje, ta kobieta mówi, no ale zaraz ty, jako Żyd, chcesz ze mną rozmawiać. I w Ewangelii Jana mamy taki komentarz, który wyjaśnia tę historię i czytamy w wierszu dziewiątym w tym czwartym rozdziale, bo Żydzi nie obcują Samarytanami. Autor Ewangelii Jana uznał za konieczne, aby odbiorcom swojej Ewangelii wyjaśnić, dlaczego ta kobieta była zdziwiona, że, że Jezus, będąc Żydem, nawiązuje z nią rozmowę. Nie tylko fakt, że to był mężczyzna, to była kobieta, ale ten element, Animozji narodowej pomiędzy Żydami a Samarytanami jest wyraźnie tutaj zaakcentowane. Stąd pojawia się no sensowne pytanie, jak doszło do tego, prawda, że dwa narody mieszkające w sąsiedztwie, a nawet w pewien sposób geograficznie wymieszane ze sobą, miały tak dużą niechęć w stosunku do siebie. I na to pytanie odpowiemy sobie po biblijnym ABC, na które serdecznie wszystkich zapraszam. Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to nazyreat. Nazyreat jest rodzajem szczególnego ślubu w judaizmie, w czasie którego deklaruje się całkowicie poświęcić jakiejś niezwykle istotnej sprawie, np. związanej z relacją z Bogiem. W czasie trwania tego poświęcenia zobowiązuje się do niespożywania alkoholu, unikania spożycia czegokolwiek z winogron w jakiejkolwiek postaci, niestrzeżenia głowy czy niedotykania zwłok. Nazarejczycy wspomnieni w Biblii to m.in. Samson, słynący z nadludzkiej siły, który był najwyższym przywódcą w Izraelu w czasach, gdy jeszcze nie było tam króla, Samuel, który był jednym z proroków w Starym Testamencie, to on namaścił pierwszych dwóch królów w Izraelu, Saula oraz Dawida. Chociaż w przypadku tego drugiego miało to miejsce na wiele lat, zanim faktycznie został on królem. I była to zapowiedź zmiany dynastii rządzącej. Oraz Jan chrzciciel, który był kuzynem pana Jezusa oraz prorokiem ogłaszającym nadejście Mesjasza. Warto tutaj dodać, że sam pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy z uczniami składa ślub, i chociaż nie jest to powiedziane wprost, to spełnia on kryteria ślubu nazyreatu. Wynika to ze słów. Ale powiadam wam. Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca Mego. Jeżeli potraktować to jako ślub zreatu, to wynikałoby z tego, że Pan Jezus składa uroczystą obietnicę, że powróci na Ziemię, aby zakończyć historię grzesznego świata i zabrać do siebie tych, którzy zostali przez niego zbawieni. Witamy po przerwie. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że w Nowym Testamencie są ewidentne historie, które pokazują pewne animozje między Żydami a Samarytanami. I w tej części spróbujemy sobie wytłumaczyć, na czym tak naprawdę polegał problem. Ale żeby można było to lepiej zrozumieć, spróbujmy zrobić taki krótki rys historyczny. Zasadniczo to, co my dzisiaj nazywamy Izraelem, to było 12 plemion wywodzących się od 12 synów Jakuba, który później miał imię zmienione na Izrael. Te 12 plemion, one razem wychodzą z Egiptu, oni razem zajmują ziemię obiecaną, razem ją podbijają, ale później funkcjonują w zasadzie jako 12 osobnych plemion braterskich, przyjacielskich, ale były to osobne plemiona. I tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć o 12 krainach, które w tym Izraelu czy na terenie dzisiejszego Izraela były. I dopiero, kiedy pojawia się drugi król Izraela, król Dawid, to udaje mu się zjednoczyć te 12 plemion, zajmuje mu to też sporo czasu, ale ostatecznie udaje mu się połączyć te 12 plemion i tworzy jedno państwo Izrael, które funkcjonuje jako jedno państwo jeszcze za czasów Dawida, jego syna Salomona również. Salomon rządził przez 40 lat i w tym czasie ciągle mówiliśmy o jednym państwie. A następnie mamy takie sprawozdanie biblijne, że kiedy syn Salomona ma przejąć panowanie jako król nad Izraelem, to jednym z takich jego pierwszych dekretów było to, żeby podnieść ludziom podatki, które i tak już były bardzo wysokie. O Salomonie jest napisane, że on miał 700 żon i 300 nałożnic. Jak ktoś ma 700 żon, to nie wiem po co mu jeszcze 300 nałożnic, ale to nie zmienia faktu, że trzeba ich utrzymać. Natomiast w momencie, kiedy Rehabeam wchodzi w ogóle bez tego obciążenia, mógłby spokojnie ulżyć narodowi izraelskiemu. Natomiast on postanawia, że za czasów Salomona były wysokie podatki, to za moich czasów będą jeszcze wyższe. I dokładnie w tym momencie 10 plemion izraelskich po prostu postanawia się zbuntować. Mówią: Absolutnie tak nie będzie, my się na to nie zgadzamy, i powołali swojego własnego króla. I w tym momencie mamy rozdział na królestwo północne i na królestwo południowe. I kiedy patrzymy na historię Królestwa Północnego, pamiętajmy, było to 10 pokoleń, prawda? To południowe królestwo to były dwa pokolenia: Juda i Benjamin. Widzimy, że historycznie Królestwo Północne, które w Biblii dosyć konsekwentnie będzie nazywane Izraelem, natomiast to południowe królestwo będzie nazywane Judą albo Judą i Benjaminem. To północne królestwo izraelskie bardzo dobrze rozwija się w sensie ekonomicznym, jest większe, jest potężniejsze, i dlatego w pewnym okresie, kiedy na północy od tych terenów Zaczyna pojawiać się potęga Asyrii. Te tereny, tereny Izraela tego północnego królestwa, stają się bardzo łakomym kąskiem dla Asyryjczyków i w pewnym okresie Asyryjczycy najeżdżają na teren Królestwa Północnego. W 8 wieku przed narodzeniem Jezusa Chrystusa dochodzi do oblężenia Samarii, które trwa 3 lata. Samaria upada, jest zdobyta. I Asyryjczycy realizują na tamtym terenie politykę, którą realizowali również w innych... Częściach, w których ich imperium dokonywało podbojów. Dokonują mianowicie takiego krzyżowego przesiedlenia ludności. I jest to bardzo ciekawa rzecz, bo mamy tutaj taki moment, w którym fragmenty pisma świętego, które opisują tę historię, są potwierdzane przez pozabiblijne źródła pochodzące z kronik asyryjskich. Otóż mamy sprawozdanie o tym, że król asyryjski, który podbił Samarię, wywiózł ludność Samarii i okolicznych miejscowości w głąb swojego imperium asyryjskiego, rozsiedlił ich w bardzo różnych miejscach swojego imperium, natomiast znowu z bardzo różnych, często bardzo odległych miejsc swojego imperium nasiedlił ludność ze swojego imperium, ze swojego terenu na tereny dawnego państwa izraelskiego. I powiem w pewnym czasie ci ludzie stwierdzili, że mają problemy na tym nowym terenie, mają trudności ze zasymilowaniem się, mają trudności jak gdyby z przystosowaniem się do innych ekologicznych warunków, które panują na tamtym terenie i kierują wyzwanie do króla asyryjskiego, że Potrzebujemy Bożej pomocy na terenie, na którym jesteśmy. My nie znamy Boga w tej ziemi, w związku z tym dobrze by było, żeby ktoś z ludzi, którzy znali Boga tej ziemi, mógł przyjechać tutaj do nas i nauczyć, jak oddawać cześć temu Bogu. Bo musimy pamiętać, że w tamtych czasach wiele kultur miało pojęcie i zrozumienie takich lokalnych bóstw. I dla tych ludzi, którzy byli nasiedleni z Asyrii, Bóg Jahwe, Bóg Izraelski, to nie był jakiś uniwersalny, jedyny Bóg dla całej ziemi. To był Bóg Izraelitów, który władał na tamtym terenie. Oni mieli swoich bogów w Asyrii i kiedy przyjechali na ten teren i stwierdzili, że no, pewne rzeczy nie idą tak, jak się spodziewali, pomyśleli, no oczywiście, potrzebujemy wsparcia tego Boga. Musimy nauczyć się, jak temu Bogu należy oddawać cześć, jak należy składać mu ofiary, bo On jest nam potrzebny w Panteonie nam naszych różnych bóstw do tego, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować na tym terenie. I dowiadujemy się, że król asyryjski wysłał kapłana Boga Jahwe, który przyjechał na te tereny i nauczył tamtych przesiedleńców z Asyrii kultu Boga Jachwe, przez co stworzony został taki synkretyczny rodzaj religii, która była zlepkiem różnych elementów religii pogańskich przywiezionych na te tereny z Asyrii i elementu no, tego prawdziwego Boga Jahwe, w którego wierzyli i któremu oddawali cześć Hebrajczycy. Natomiast nie była to czysta. Religia taka, jaką znaliśmy z wcześniejszego okresu. Taka rzecz nie jest niczym nowym, dlatego że w tamtych czasach to było czymś absolutnie naturalnym, że się przyjmowało po prostu kolejnego Boga. To był kolejny Bóg, któremu należało oddawać cześć. No i takie były początki Samarii. W ten sposób oni funkcjonowali przez lata. Czy tak było cały czas? Czy następowały jakieś zmiany? Czy był jakiś lepszy moment w ich historii? Z historii Pisma Świętego wiemy, że. Całkiem niedługo po tym, kiedy Asyria podbiła właśnie te dziesięć plemion północnych Izraela, niedługo potem przychodzi król babiloński i zagarnia całą ziemię, również Judeę. I tutaj oczywiście mówimy o tym królestwie północnym. To w tym królestwie północnym, to ono zostało zajęte przez Asyrię. To tam się działy te wszystkie niedobre rzeczy, to tam król sprowadził Samarytan i zaczął mieszać wierzenia pogańskie z tymi wierzeniami żydowskimi, izraelskimi, ale królestwo południowe jeszcze funkcjonowało przez trochę ponad 100 lat. Natomiast niedługo po tym przychodzi kolejny król z innego państwa, przychodzi król babiloński, który zajmuje wszystkie te tereny, który zabiera Żydów, rozprasza ich po swoim terytorium babilońskim, część Żydów ucieka do Egiptu i na kilkadziesiąt lat znika, w zasadzie również Judea znika całkowicie z powierzchni mapy. To jest taka ciekawa rzecz, że akurat 70 lat, dlatego że prorok zapowiedział, że na 70 lat oni stracą swoją państwowość, stracą też swoją świątynię. I co ciekawe, faktycznie dokładnie 70 lat później, tylko już przy kolejnym królu i kolejnym państwie, kiedy Babilon został podbity przez Medów i Persów, kiedy panowanie już nad państwem perskim przyjmuje Cyrus, wydaje on ciekawy dekret, to znaczy pozwala odbudować świątynię w Jerozolimie. I może się to wydawać całkiem niespodziewane, ale jest to zgodne z prorostwem, zgodne z tym, co Pan Bóg zapowiedział, że tak będzie. Żydzi powoli tą świątynię odbudowywali. Jest nawet takie sprawozdanie biblijne, że ci, którzy pamiętali jeszcze starą świątynię, jak widzieli tą nową, to płakali, bo nie, nie była tak okazała, nie była tak piękna, ale w końcu tą świątynię udaje się odbudować. Swoją drogą pojawiają się też kolejne dekrety o odbudowaniu murów, o odbudowaniu całego miasta, o powrocie wszystkich Izraelitów itd. itd. Pojawiają się te dekrety, i w ten sposób Izraelici wracają, przynajmniej część wraca, zajmuje z powrotem te tereny. No ale co z tymi Samarytanami w tym czasie? Bo też się dzieje taka ciekawa historia, że kiedy Żydzi mogą odbudować w końcu świątynię to przychodzą do nich Samarytanie i mówią, chcemy wam pomóc. I nie spotkali się z życzliwym przyjęciem. Ta historia zapisana jest w księdze Ezdrasza w czwartym rozdziale, właśnie kiedy Judejczycy przybywają z terenów Babilonii, wsparci dekretem królewskim zaczynają odbudowę świątyni. Ci mieszkańcy tamtego terenu, którzy tak swoją drogą od tamtego czasu tego krzyżowego przesiedlenia nazywani są Samarytanami, ponieważ Asyria cały ten teren Północnego Królestwa nazwała Samarią, a więc wcześniej Samaria to tylko miasto, za czasów asyryjskich po zburzeniu Samarii ta nazwa Samaria odnosi się do krainy geograficznej i ci ludzie, którzy tam mieszkają, którzy są, no moglibyśmy powiedzieć, mieszanką pozostałości tej izraelskiej rdzennej ludności i przesiedleńcach, z terenu Asyrii mówią słuchajcie, to my wam pomożemy w budowie tej świątyni, bo my wierzymy tak, jak wy. Ta historia zapisana w księdze Ezdrasza w czwartym rozdziale od wiersza pierwszego czytamy tak. A gdy wrogowie Judy i Benjamina, pamiętajmy, że to sprawozdanie napisane jest właśnie z perspektywy Judejczyków, którzy mają już swoją ocenę tego, kim są Samarytanie. Zasadniczo jest to w ogóle napisane przez Ezdrasza, tak. który również podejmuje decyzję, żeby się nie zgodzić, więc nie ma się co dziwić, w tym momencie takich nazywa. Takich nazywa. Tak. I ten opis mówi tak: kiedy wrogowie Judy i Benjamina, a więc mamy tutaj właśnie to określenie, które funkcjonuje w odniesieniu do tego południowego państwa, usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do zerubabela, do Jesuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż Czcimy Boga Waszego tak jak Wy i składamy Mu ofiary od czasów Asarchadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. A więc oni przyznają: tak, my zostaliśmy sprowadzani tutaj, ale my jesteśmy tak jak Wy. Chcemy Wam pomóc w budowie świątyni. Oczywiście to nie było do końca prawdą, dlatego że oni jednak mieli ciągle ten synkretyzm, takie było pomieszanie, ale to nie zmienia faktu, że to był dokładnie ten moment, w którym ci ludzie mogliby powiedzieć: OK, słuchajcie, musimy usiąść, powinniśmy sobie wyjaśnić pewne sprawy, ale możemy odbudować świątynię i możemy razem oddawać cześć temu naszemu Bogu, pod warunkiem, że będziemy oddawać tylko Jemu cześć. Natomiast odpowiedź była inna i była bardzo zdecydowana. Otóż w odpowiedzi ci ludzie usłyszeli: Nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali. A więc i Judejczycy, którzy wrócili z Babilonu, mieli już. Tego rodzaju podejście do mieszkańców Samarii, w tym momencie tej krainy geograficznej, że to nie są rdzenni Żydzi. To są ludzie, których krew, nazwijmy to, została etnicznie pomieszana z innymi ludźmi. Ponadto są to ludzie, którzy wyznają synkretyzm religijny. To są ludzie, którzy tak, mają pewne elementy kultu Boga Jahwe, ale te elementy. Prawdziwego kultu Boga Jahwe są kompletnie wymieszane z innymi pogańskimi elementami, które w równym stopniu przez tych ludzi były wyznawane. I co w tym czasie robią Samarytanie? No, nie pozwolono im. I generalnie ich drogi się rozeszły i przyjęli postawę antagonistyczną w stosunku do judejczyków. Przeszkadzają w odbudowie, ślą do donosy do królów babilońskich. Nie jesteśmy mile widziani, nie będziemy wam również sprzyjać w waszym projekcie. Generalnie to jest początek tego wyraźnego antagonizmu, który zarysowuje się w historii Samarytan i judejczyków. I kolejna rzecz, która jest widoczna, na co prawda ma miejsce jakiś tam Ponad 100 lat później to jest historia, w której za czasów Aleksandra Wielkiego w 330 roku przed naszą erą, Samarytanie budują swoją własną świątynię na górze Gerazim i dochodzą do wniosku, że to jest to miejsce, w którym oni będą oddawać cześć właśnie temu Bogu, w którego wierzą. Oczywiście w ich rozumieniu to był ciągle ten sam Bóg. To był ciągle ten Bóg, w którego również wierzyli Izraelici. Izraelici mówią, nie, nie, wasz Bóg jest innym Bogiem. I będą robili to oddzielnie, i będą robili to po swojemu, i nikim nie będzie mówił, jak to mają robić. Natomiast ta historia nie kończy się w tym momencie, nie kończy się tym faktem wybudowania świątyni, jak gdyby powstaniem nowego, niezależnego w tym wypadku już od Jerozolimy o, ośrodku kultu. To jest dalsza historia. Otóż w okresie wojen machabejskich, powstań machabejskich na tamtym terenie, prowadzonych przez Judejczyków, mniej więcej w drugim wieku przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, jeden z przywódców żydowskich, Jan Hyrkanus, zniszczył tę wybudowaną wcześniej przez Samarytan świątynię, która znajdowała się na górze Garizim. Tak swoją drogą, my czasami mówimy Gerazim, czasami Garizim, wynika to z tego, że, że czasami nawet trudno określić, jaka jest prawidłowa nazwa, natomiast dotyczy to tego samego miejsca geograficznego. Swoją drogą, jest to to samo miejsce, przy którym spotyka się Jezus Chrystus właśnie z tą Samarytanką, z tamarytańską kobietą, o czym wcześniej mówiliśmy w historii z czwartego rozdziału Ewangeliana. I to jest właśnie ten ciekawy moment dla dlatego tego, że pan Jezus w rozmowie z samarytanką przedstawia się jej jako mesjasz i ta samarytańska kobieta w rozmowie z panem Jezusem mówi wy jako żydzi wierzycie, że należy oddawać Bogu chwałę w Jerozolimie. To też jest na górze, bo tam jest góra Moria, a ona mówi: a my wierzymy, że należy oddawać chwałę Bogu na górze Gerazim czy Garizim. I się pyta: to gdzie w końcu temu Bogu należy oddawać chwałę? I Pan Jezus odpowiada w bardzo ciekawy sposób. Stara się być delikatny, stara się uznać jej szczerość i gorliwość, ale z drugiej strony nie ucieka od wskazania na to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, bo jak gdyby tego dotyczy sedno pytania tej kobiety. I Pan Jezus mówi tak: Wy czcicie to, co nie wiecie, a my, i Pan Jezus mówi tutaj w odniesieniu do narodu żydowskiego, a my czcimy to, co wiemy, bo zbawienie. Jest z Żydów. I Pan Jezus zwrócił tutaj wyraźnie uwagę na to, że kult, który rozwinęli Samarytanie, w szczerości ich serca, należy dodać, prawda? W szczerości ich serca, w reakcji na odrzucenie, które ich spotkało. Pan Jezus mówi: No, mimo tych wszystkich okoliczności, to co robicie, nie jest zgodne z prawdą. Ale pan Jezus nie kończy swojej odpowiedzi w tym momencie. Mówi: Ale nadchodzi taki czas, kiedy prawdziwi wyznawcy Boga, prawdziwi chwalcy Boga nie będą oddawali mu czci w jakimkolwiek geograficznym miejscu. Nie będzie to ani na tej górze, ani na górze Moria, która jest w Jerozolimie. Ale pan Jezus mówi: Będą oddawali cześć Bogu w duchu. I, prawdzie. I Pan Jezus zwraca uwagę tutaj na dwie rzeczy. Na to, że przychodzi taki czas, kiedy geograficzne miejsce kultu straci swoje znaczenie. I dokonało się to w czasie, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu. Natomiast druga rzecz to to, że naśladowcy Boga, wyznawcy Boga powinni zawsze dążyć do poznania prawdy. Jeżeli tę prawdę poznają, jeżeli ją znajdą, powinni za nią zdecydowanie podążać. Oczywiście to nie było tak, że Samarytanie to było tylko czyste dobro i piękno. Jasne, oni mieli też swoje za skórą. Były to uczucia zdecydowanie odwzajemniane po obu stronach. Tak, ale widać w Nowym Testamencie oczywiście może takie nawet historie, tak jak wspomnieliśmy o tym, że Samaria nie przyjęła Pana Jezusa ale to był jeden taki moment, bo okazuje się, że niedługo potem jest historia właśnie z tą samarytańską kobietą, kiedy nagle się okazuje, że cała Samaria przyjmuje pana Jezusa z otwartymi rękami. I to nie jest jedyna tego typu historia. W zasadzie warto by było sobie odpowiedzieć na pytanie, jak w Nowym Testamencie przedstawiony jest stosunek pana Jezusa do Samarytan i Samarytan do pana Jezusa. Jakieś przykłady? Tak, Nowy Testament daje nam kilka różnych przykładów tego, jak w obu kierunkach te rzeczy się rozwijały. A więc nie tylko takie historie jak wspomniane wcześniej, prawda, że wioska samarytańska nie chce przyjąć pana Jezusa na nocleg. Ale mamy w tej samej Ewangelii Łukasza taką historię o tym, że pewnego razu pan Jezus przechodzi przez Samarię. Droga z Galilei, która była żydowską krainą na północy, prowadziła do Judei, która była na południu, przez Samarię, która była pośrodku, a więc Najkrótsza droga to była podróż przez Samarię, i Pan Jezus znajdował się w swojej podróży gdzieś w okolicach Samarii, i spotkało go dziesięciu trendowatych ludzi, którzy zostali przez Pana Jezusa uzdrowieni. Kiedy wszyscy zostali uzdrowieni, odeszli, ale jeden, kiedy zorientował się co zaszło, poczuł potrzebę wyrażenia swojej wdzięczności i wrócił podziękować Panu Jezusowi. I Ewangelia Łukasza zaznacza, że ten jedyny z dziesięciu, który wrócił, żeby powiedzieć dziękuję, mówi, a był to Samarytanin. A więc ewidentnie jest to takie pozytywne sprawozdanie. To, co wspomniałeś wcześniej, prawda? Mi miasto Sychar. Przy którym Pan Jezus prowadzi rozmowę z Samarytanką, na skutek świadectwa tej kobiety, przychodzi, słuchają Pana Jezusa i uwierzyli w Niego jako Mesjasza. I mamy ciekawe sprawozdanie w księdze dziejów apostolskich. Pamiętamy, jak rozwija się historia po śmierci Pana Jezusa i jego w niebowstąpieniu. Uczniowie czekają w Jerozolimie na zesłanie Ducha Świętego. W wyniku tego zesłania w dniu pięćdziesiątnicy zaczynają zwiastować Ewangelię, opowiadać o tym, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. I i to wywołuje prześladowanie ze strony Żydów. Przywódcy religijni żydowscy doprowadzają do prześladowania, w rezultacie którego naśladowcy Chrystusa muszą uciekać z Jerozolimy. I uciekając, uciekają m.in. do. Samarii i mamy sprawozdanie w Księdze Dziejów Apostolskich, że Samaria na skutek zwiastowania o Jezusie Chrystusie przyjmuje Ewangelię. Ludzie, którzy mieli w jakimś stopniu świadomość właśnie religii żydowskiej, oczekiwania na Mesjasza, Odpowiadają na to zwiastowanie Ewangelii i przyjmują tę Ewangelię. A więc naśladowcy Chrystusa prześladowani przez Judejczyków, natomiast przyjęci z otwartymi rękami przez ludzi, którzy no, tradycyjnie byli ich wrogami przez Samarytan. Przy czym nie powinno nas w ogóle dziwić, że właśnie w tym kierunku się wybrali już w tych czasach, właśnie dlatego, że po pierwsze apostołowie pamiętali, co się działo z Samarią. Po drugie, sam pan Jezus, kiedy dostępuje w niebo wstąpienia, tuż przed tym, jak dostępuje w niebo wstąpienia, zwraca się do uczniów i mówi: Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Więc sam pan Jezus mówi: Będziecie mi świadkami również tam. Po krańce ziemi to też oznacza, że będzie ta Ewangelia skierowana również do Pogan. Co ciekawe, pomimo tego, że Pan Jezus jeszcze daje takie sprawozdanie, mówi, będziecie mi świadkami również w Samarii i aż po krańce ziemi, ta historia, którą dzisiaj zaczynaliśmy o wizji Piotra, dopiero kiedy Piotr miał tą wizję, to dopiero wtedy do chrześcijan pochodzenia żydowskiego faktycznie dociera, że faktycznie trzeba docierać do Samarytan i do Pogan. Trochę to trwało, żeby, to, żeby oni to zrozumieli, ale w końcu się udaje, bo nie ma wątpliwości, że od samego początku, kiedy zaistniał grzech, Pan Bóg chciał, żeby Ewangelia, żeby ta dobra wiadomość o zbawieniu docierała do wszystkich, żeby to nie było tylko dla jakiegoś wąskiego grona odbiorców. Zresztą, kiedy Pan Bóg powołuje Abrahama, protoplastę narodu izraelskiego, wyraźnie wskazuje na ten ostateczny cel jego powołania, że on, jego potomstwo, a w szczególności jeden potomek, którym jest Chrystus, zgodnie z wykładnią autorów Nowego Testamentu, staną się błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, dla wszystkich plemion ziemi. To jest ciekawe, kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, że ten moment, kiedy naśladowcy Jezusa Chrystusa żydowskiego pochodzenia idą do pogan, jest jak gdyby wymuszony na nich przez okoliczności tego prześladowania, które zmusiło ich do ucieczki, uciekając, opowiadają. Ale jest to bardzo ciekawe, kiedy czytamy tę historię apostoła Piotra, jego widzenia z dziesiątego rozdziału Księgi Dziejów, która była przedmiotem naszego bardziej szczegółowego studium tydzień temu? Później mamy taką historię, że w wyniku tej wizyty w Cezarei u Korneliusza, Piotr jest wezwany do raportu do Jerozolimy i chrześcijanie żydowskiego pochodzenia pytają go, Piotrze, czy to, co słyszeliśmy o tobie, o tej wizycie, czy to jest rzeczywiście prawda? Czy ty rzeczywiście wszedłeś do domu poganić? Czy ty naprawdę jadłeś w jego domu? I apostoł Piotr opowiada jeszcze raz tę historię, którą czytaliśmy w dziesiątym rozdziale. W wyniku opowiedzenia tej historii wszyscy mówią, kiedy dowiadują się, że ci poganie zostali ochrzczeni, że Duch Święty stąpił na nich tak samo jak na uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy, wszyscy mówią... Aha, teraz rozumiemy, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. I Łukasz, który jest autorem tego sprawozdania, po tym całym spotkaniu i wyjaśnieniu wraca do wcześniejszego wiersza, który jest w ósmym rozdziale Księgi Dziejów, kiedy mówi, że po opuszczeniu Jerozolimy w wyniku prześladowania uciekali i wszędzie, gdzie szli, głosili Ewangelię. Po widzeniu Piotra i tym spotkaniu w Jerozolimie, Łukasz dodaje jeden szczegół, że. Głosili tę Ewangelię tylko samym Żydom. A więc, pomimo wyraźnego oświadczenia Pana Jezusa, że w Jego planie Ewangelia powinna dotrzeć do wszystkich: zaczniecie od Jerozolimy, później będziecie głosili w Judei, później w Samarii i aż do wszystkich krańców ziemi, nie było to łatwe przesłanie do praktycznego zaakceptowania, przyjęcia i wprowadzenia w czyn takiego, jakiego Pan Jezus się spodziewał. Natomiast rzecz, którą pewnie powinniśmy wyrazić z wdzięcznością w tym miejscu, to to, że dzięki temu, że w przeszłości, nawet z narażeniem życia, byli ludzie, którzy byli gotowi wprowadzić to zalecenie Jezusa Chrystusa w czyn, my dzisiaj możemy siedzieć przy mikrofonie i opowiadać o Jego miłości, o Jego łasce, ponieważ my nie byliśmy na liście. Odbiorców według tego zrozumienia, jakie mieli Judejczycy w czasach pana Jezusa. My jesteśmy tymi poganami, tymi, którzy byli poza zasięgiem Bożej łaski, zgodnie z ich zrozumieniem. I myślę, że to jest piękna konkluzja, ale można z tego wyciągnąć jeszcze o wiele więcej. Chociażby to, że Nigdy nie wolno nam zapominać o tym, że dzisiaj my jako chrześcijanie czasem patrzymy na innych ludzi, no właśnie, z taką trochę pogardą, tak? Patrzymy dzisiaj szczególnie. Myślimy gdzieś tam, nie wiem, o muzułmanach. Mam wrażenie, że XXI wiek dokładnie przyniósł to, że ludzie często mają takie skojarzenie: że jak ktoś jest muzułmaninem, to terrorysta. Ja słyszę takie teksty: że, że nie wszyscy muzułmanie to terroryści, ale wszyscy terroryści to muzułmanie co też jest nieprawdą. A dla nas, chrześcijan, ta historia, ale nie tylko ta historia, powinna przynieść właśnie taki wniosek, że Ewangelia jest ewidentnie skierowana do wszystkich: że wszystkich należy kochać, wszystkich należy szanować. To mogą być buddyści, to mogą być muzułmanie, to mogą być hindusi, to mogą być druidzi. Może nie mamy zbyt dużo druidów. To mogą być nawet pastafarianie, czyli ci, którzy wierzą, że Pan Bóg to jest wielkim latającym potworem spaghetti. Jest taka religia. Chociaż oni to zapewne zrobili dla żartu i, i tylko drwią sobie. Co z tego, że oni drwią sobie z nas? My dalej powinniśmy co? Kochać i szanować. Pytanie też jest takie, nieraz ludzie zadają mi pytanie: czy ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, czy może być zbawiony, czy poganin może być zbawiony? I to jest taka bardzo ciekawa rzecz, dlatego że apostoł Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale podaje taki ciekawy tekst. Mówi tak: że nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. On to mówi w kontekście pogan, o czym za chwilę jeszcze powiem. Kim byli ci, którzy słuchali? No, właśnie ci, którzy chodzili do kościoła i słuchali zakonu. To byli ci znawcy, tak? I apostoł Paweł podsumowuje to właśnie takimi słowami, skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. I tutaj słowo wyjaśnienia: zakon to znaczy prawo. Czyli apostoł Paweł wyciąga taki wniosek, że poganie mogą nie znać Boga po imieniu, a mimo to mają sumienie. My wierzymy, że Duch Święty działa przez sumienie na różnych ludzi, niezależnie od tego, czy ktoś zna Boga, czy ktoś nie zna Boga, okazuje się, że może być wierny Bogu. I coś w tym jest, tak? Dlatego że przykazania typu nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, czci ojca swego i matkę swoją, nie mów fałszywego świadectwa, to są przykazania, co do których nie trzeba być chrześcijaninem, żeby wiedzieć, że to są właściwe rzeczy. I nie ma wątpliwości, że są ludzie, którzy mogą nie znać Boga, a paradoksalnie być lepszymi chrześcijanami niż ci, którzy co tydzień chodzą do kościoła i śpiewają głośno pieśni, a tak naprawdę nigdy nie przyjęli Boga. I dla mnie to też jest taka ciekawa rzecz, dlatego że Pan Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką, to używa dokładnie takiego sformułowania: Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy. I może się okazać, że faktycznie nawet w dzisiejszych czasach ludzie, którzy nie znają chrześcijańskiego Boga, nie znają to jest w zasadzie jedyny prawdziwy Bóg. Ludzie, którzy nie znają jedynego prawdziwego Boga, paradoksalnie mogą być lepszymi wyznawcami tego Boga poprzez bycie uczciwym, szczerym, po prostu dobrym człowiekiem, a właśnie ci, którzy teoretycznie znają tego Boga, mogą nie być zbawieni, dlatego że pomimo tego, że go poznali, wcale nigdy za nim nie podążali. I myślę, że mamy tutaj do czynienia z takimi dwoma biegunami naszej rozmowy. Jeden to jest ten bardzo praktyczny element, od którego zaczęliśmy. Przychodzi do pana Jezusa człowiek i pyta, co mam zrobić, abym był zbawiony, abym miał życie wieczne. I pan Jezus mówi: no, przestrzegaj przykazań. Wskazuje na dwa przykazania: miłości do Boga i miłości do bliźniego po czym pokazuje, na czym praktycznie polega miłość do bliźniego. I tutaj mamy, w tej naszej dzisiejszej rozmowie mamy dwa takie przykłady. Ten człowiek, Samarytanin z przypowieści, dał praktyczny przykład tego, co to znaczy miłować bliźniego, a Samarytanka znowu z rozmowy Pana Jezusa zapisanej w czwartym rozdziale Ewangeliana w praktyczny sposób pokazuje, co to znaczy miłować Pana Boga. Kiedy ona zdała sobie sprawę z tego, z kim rozmawia, jej największym pragnieniem było to, żeby pobiec do miasta, Podzielić się tą wiadomością z innymi ludźmi, i całe miasto przyszło, żeby usłyszeć to, co Pan Jezus ma do powiedzenia. A więc z jednej strony wyraźnie musimy powiedzieć, że są ludzie na tym świecie, którzy, nie mając poznania Boga, żyją w sposób, w jaki Pan Bóg chciałby, aby Jego naśladowcy żyli. Natomiast z drugiej strony mamy cały czas polecenie Pana Jezusa, iż Jego naśladowcy powinni zanieść Ewangelię do wszystkich ludzi, ponieważ. Wy czcicie, co nie wiecie, my czcimy, co wiemy. Prawdziwi chwalcy będą oddawać Bogu chwałę w duchu i prawdzie i celem zjastowania Ewangelii jest to, żeby ludzie byli zbawieni, tak jak apostoł Paweł w innym miejscu mówi, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I to jest m.in. celem naszych audycji: dialog z Biblią, ponieważ wierzymy, że Boża prawda objawiona nas w Piśmie Świętym i chcemy, aby jak największa ilość ludzi jak najlepiej znała treść tej szczególnej księgi. I to, o czym mówisz, to jest dokładnie kazus Samarii. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi, wyczcicie to, czego nie znacie, ale nie mówi, okej, okay, to niech tak zostanie. Nie, nie, Pan Jezus posyła ludzi również do, do Samarytan, bo nie ma wątpliwości, że, że Pan Bóg chce, żeby Ewangelia była zwiastowana wszędzie, bo też nie czarujmy się, znanie Boga jest o wiele lepsze niż nieznanie tego Boga. I, i dlatego też Staramy się tego Boga przedstawić tak jak jest przedstawiony w Piśmie Świętym, w taki sposób, aby był on jak najpiękniejszy i właśnie w taki sposób, aby można było opowiadać o tym Bogu również innym ludziom. A przede wszystkim, aby był to prawdziwy obraz Pana Boga. Aby to był obraz Boga pełnego miłości i pełnego troski o wszystkich ludzi. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!